1085 Polaków poniżej 44 roku życia zmarło od stycznia bieżącego roku na COVID-19, poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. 97% z nich nie było zaszczepionych. Tylko 36 osób z tej grupy było w pełni zaszczepione. Suwałki należą do miast, w których wakcyna chroniąca przed ciężkim zachorowaniem na SARS-CoV-2 długo nie cieszyła się popularnością. Do wtorku zużyto w naszym mieście ponad 71 tysięcy dawek szczepionki, co przekłada się na nieco ponad 28 300 w pełni zaszczepionych osób. Ale warto zauważyć, że na mapie prezentowanej w codziennych raportach resortu zdrowia pojawiają się w ostatnim czasie coraz większe liczby wykorzystanych dawek szczepienia. Tylko w poniedziałek w mieście wykorzystano ich 565, we wtorek blisko 500. Wynika z tego, że zainteresowanie wakcyną rośnie. Tę tendencję potwierdza pełnomocnik do spraw szczepień w suwalskim szpitalu. Zauważamy duży wzrost, jeśli chodzi o ilość wykonywanych szczepień w przeciągu ostatnich 2 tygodni. Jest to wzrost dwukrotny, jeżeli mówimy o pierwszej dawce, czyli dla osób rozpoczynających dany cykl szczepień. Jeszcze niedawno istotną część osób zgłaszających się do punktu szczepień w naszym szpitalu stanowili chętni na trzecią przypominającą dawkę. Z naszych analiz wynika, że 70% z całkowitej ilości osób zaszczepionych jest to trzecia dawka przypominająca lub dawka dodatkowa. Więc jest to bardzo duży odsetek całkowitych szczepień wykonywanych u nas w szpitalu. Stale dostępny jest w szpitalnym punkcie preparat Pfizera. Czy można się spodziewać, że placówka otrzyma też szczepionki innych firm? Aktualnie szczepimy trzema szczepionkami. Szczepionką Pfizer, szczepionką Moderna i szczepionką Johnsona. Szczepimy na życzenie danej osoby, która się zgłosi na szczepienie, ponieważ w tej chwili mamy system mieszany i szczepionki mogą być mieszane. Aktualnie nie przewidujemy rozszerzenia o szczepionkę Astry. Na pytanie, czy są kolejki, pada jednoznaczna odpowiedź. Punkt szczepień działa przez 5 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 16 i tak naprawdę w każdym momencie dana osoba może przyjść i się zaszczepić. Czas oczekiwania, owszem, może czasem się wydłużyć, może do 1 godziny, bo akurat trafi na szczyt osób i jest kolejka, aczkolwiek od ręki wykonujemy takie szczepienie, jak tylko możemy. Żadnej kolejki nie ma.